Bez sensu. Ja chciałam się z Wami jeszcze podzielić, że w ogóle widzę, jak Boża moc działa ostatnio w moim życiu. Jak na przykład jadę sobie w ogóle autobusem, czytam sobie Pismo Święte, człowiek sam się dosiada, w ogóle w ostateczności rodzi się na nowo. Ale też w ogóle taki przykład prostego życia, że wprowadziłam się teraz do nowego mieszkania, o czym niektórzy z Was wiedzą. I po prostu z ludzkiego punktu widzenia to mieszkanie jest absolutnie beznadziejne. Naprawdę, w ogóle w tym mieszkaniu jest chyba 50% rzeczy, których się boję. W ogóle są pająki, nienawidzę pająków. Mieszkam w ogóle na strasznej dzielnicy, boję się strasznych ludzi. W ogóle nienawidziłam nigdy bojlerów i takich rzeczy. A mam w ogóle termę, której w ogóle nawet jeszcze nie wiem, jak ją uruchomić, ale nieważne, do wszystkiego sobie dojdę. I ostatnio w ogóle na rozmowie z Arturem powiedziałam, że się trochę zdezaktywowałam. I dzisiaj w ogóle na modlitwie zrozumiałam, o co to chodziło. Że ja po prostu mam w dupie to, co diabeł mi mówi. Że z jednej strony moja dusza w ogóle by chciała płakać, w ogóle, że tak źle jest, a w ogóle jest dobrze. Jest super, w ogóle mam własną kawalerkę, mieszkam tam sama, nikt mi nie będzie mówił, że nie mogę się modlić. I w ogóle jest świetnie. I w ogóle też takie małe cuda w tym mieszkaniu, na przykład taka prosta rzecz, że w ogóle pomijam to, że 50% rzeczy, znaczy nie pomijam, 50% rzeczy do tego mieszkania w ogóle dostałam za darmo. I na przykład mam czajnik, ale w ogóle tak sobie wczoraj spojrzałam, że w ogóle kabel od tego czajnika jest za krótki. I będę musiała jakoś poprzestawiać, pokombinować, żeby sięgał do kontaktu. Jadę po lodówkę i po pralkę, okazuje się, że od pani dostaję w ogóle jeszcze za darmo gratis szafkę. Małą szafkę, idealną pod czajnik. Chwała Panu. Amen. Amen.